Hiszpanią? Znaczy się, Hiszpania chyba nie biła się na terenach Stanów. Właśnie ciężko powiedzieć, bo Floryda była kiedyś hiszpańska, także... No, nie wiem. No ale Czeka, generalnie, chodzi mi już jako państwo, to chyba państwo Stany Zjednoczone ani razu nie biły się na swoich terenach. Bo tych wojen z Brytyjczykami to ja nie liczę, bo jeszcze to nie było jako takie pełnoprawne państwo, tylko się kreowało dopiero. Nie no, myślę, że zanim, bo weź pod uwagę, że Amerykanom trochę zajęło, zanim te, z tych 13 kolonii zajęli kuźwa prawie cały ten, prawie pół kontynentu, nie? A właśnie, ja muszę pamiętać, że robić co jakieś pół godzinki checkpointy, żeby materiał się cały nie poszedł jebać. Bo co jest, chyba lepiej stracić połowę materiału niż cały, nie? Dobra, uwaga. Dobra. Myślę, że kontrolujemy sytuację. Dobra, zakończ fazę. Dobra, ja już sobie tych bohaterów wszystkich wezmę, bo czemu by nie. Aha. Dobra, ja już kliknąłem, to czekam. Czekaj, ja jeszcze sprawdzę, czy tam... A, Teoden niech siedzi na dupie na razie. I Aragorn w sumie też czeka na Tranduilo. Król Teoden siedzi na dupie? Dobra. Chyba, że już może Helmowy Jar zająć. Że Isengard w sensie. Zająć może. Albo już jebać. Znaczy, ja tam do ciebie nie dotrę. Jeden Felbis, jak się dostanie przez Fangorn. Teraz ci tego nie pokażę, a może... A właśnie. O, jest Lurz. Mhm. Najwyżej będziemy mieć fajną bitwę, żeby zająć się Sengard, nie? Czekaj, gdzie jest walka? Bo ja słyszałem jaki... O! Felbis się masz łuczników Haldirem? Czy Haldir ma łuczników? No ma, ale... Przepraszam, czemu ja nie mogę ten? Aha, Rivendell mi daj. No już ci dałem. Rivendell. Aha, no to luzik. Co tu jest jeszcze to? A, dobra, okej. Okay. Spoko, Haldir ma łuczników. O kurwa, Saruman. Dobra, Saruman nie może się wedrzeć na wrzosowiska Eten. Nie? Nie ma takich... No to... Nie ma chuja we wsi? No to myślę, że on... Chociaż wyglądamy trochę ciulowo, bo Elrond ma tylko... Co ty wziąłeś tyle batę? A dobra. No skąd mam, stąd mam. Dobra, ile ty masz? 3, no dobra, na start myślę, że to jest dobra ilość. To cała reszta myślę, że pójdzie do Aragorna. No i już do ciebie się wybiera. A jeszcze jeden batalion tam. Dobra, Elrond na razie czeka wciąż na swoją kawalerię, więc na razie on tam raczej nie będzie miał... Ja nie mam jeszcze sił jako takich. Horda uruków wojowników, dwie hordy pikinierów i Saruman. No myślę, że mamy spore szanse. Dobra, i myślę, że na tym przesmyku górskim go zatrzymamy ich wszystkich. Mhm. Wysoka przełęcz. No, a potem jak już się wybronimy, no to myślę, że przejdziemy do ataku. Gotowi? No dokładnie. To też, jeśli Saruman się zdecyduje na tak, to będzie pierwsza bitwa. A teraz pytanie za 100 punktów. Atakujemy Felbista, który jest na południe, czy czekamy może aż sam się pofatyguje? No, jeśli zaatakujemy, to się może pofatygować. Także chcesz atakować południe, ale... No, w sensie... W tej chwili nie mamy za bardzo czym obronić, bo mogą nas zaatakować właśnie zwrót Rohanu w tym momencie. Bo Aragorn jeszcze Tranduil tego nie obstawiają, a zresztą cały i tak czy siak jest trudno to obstawić, bo zresztą pamiętasz jaki to był bajzel ostatnio. Mhm. Czyli co, na razie... Na razie poczekamy na ruch Felbista, a potem pomyślimy. Czekaj, co on tam ma? Górski troll, troll dobosz i horda i sterlingów. No to a my mamy? No ja bym się jednak bronił. A, czyli... Czekamy, aż on nas najedzie. I niewykluczone, że to zrobi. No, co w sumie nawet lepiej, bo będziemy mogli powiedzieć ONZ-owi, że to oni nas najechali. A nie, że my jesteśmy tymi wrednymi agresorami. Jeszcze Saruman się tutaj dobił. No, Saruman to myślę, znając tego imperialistę z stalinowskim wąsem, to pewnie nas zaatakuje. Mój błąd. Nie miał być gospodarstwa, tylko kuźnia.
A dobra, wiele nie straciłem, bo tu mi się budują dopiero. No dobra, gotowy? Dobra. Czyli się nie ruszamy, krótko mówiąc. Dobra, czy ja mogę coś zbudować? Nie, nie mogę nic zbudować. No to dobra, myślę, to że... To najwyżej umrzemy. Mogłem save'a zrobić już, ale... Kurwa, Lurz zajął Isengard. No faktycznie. No to co, jedziemy. Dawaj na Isengard. Dobra. To, a właśnie, Saruman się cofnął. Przekieruj Erlonda na wrzosowiska i je zajmij. No to spoko, wiem. A potem się tutaj co, wrócisz, nie? Kurwa. Ale może przejść przez Karadras. Dobra. Mam na to pewien sposób. Chuj, najwyżej umrze. Czekaj. Gandalf za jedną turę. To w sumie ja chciałbym, żeby... Dobra, to zrobimy troszeczkę inaczej. Eowina z Eomerem niech się w tej tworzą, a Faramir niech się stworzy tutaj. Felwis, wiesz co, mamy w tej chwili chyba taki dylemacik, a nie ten. Masz dwie koszary, ja mam trzy koszary. Felwis się cofnął. Zapakowany go z kuźniami. Ty masz kuźnię? No ja mam. Mam na tych przygranicznych terenach. No to w sumie spoko. Może to jest jakaś taktyka. No dobra. Dobra, a ja sobie może zajmę Gondor. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Felwis zmienia Sirith, może nam nieźle dopierdolić. Dobra. Czyli na razie... na razie chrzęć ten Gondor. Może dobrze będzie pozbierać siły. No dobra. Ale ogarnięcie Isengardu, Wrót Rohana i Lurca będzie spoko. Dobra. Boromir nie robi nic. Siedzi na razie w Rivendale i popija herbatkę z Elrondem. Dobra, czyli na razie Gondor odpuszczamy, bo możliwe, że stracimy go w przyszłej turze. I go nawet nie obronimy. Dobra. No to cyk. No w sumie, czekaj, to zanim zrobię cyk, to jeszcze zrobię coś innego. No. Zapis? Tak, tylko ja tu widzę, że mam niezły... A już, dobra, pamiętam konwencję. Rozpierdol 12, cyk. Jak to 12? A w sumie mam już save o takiej nazwie. Dobra. Nie chcemy wychodzić, no i teraz możemy się bawić. No tak myślałem, że pójdzie przez Karadras. To co, przekierowuj... O kurwa go mać, ty się widzisz, co w Gondorze się dzieje? No widzę, że szykuje się ofensywa na nas. No dobra. Ale no dobra, to na razie Isengard. No ale na razie musimy zrobić porządek w Isengardzie. To nie powinno sprawiać większego problemu. Kurwa, skąd tu wziąłeś to wszystkich ludzi? A, tylko Lurz nam się wymknął. Niestety... Nie, jest to Lurz. Jest? A, nie widzę. Dawaj go. I wciąż mam lepszy internet od ciebie. Dobra, nie było tematu. Nie, jestem pierwszy. A nie, na równi, na równi. Już masz szybciej się... Zapierdalaj! Konecznej, debilu! I proszę państwa, to był podręcznikowy manewr wyprzedzania. Dobra, czekaj, aż ja się najpierw zbuduję, a potem ty. Dobra. I powiem ci kiedy... My zajmujemy iść. Czemu my jesteśmy, kurwa, pod twierdzą centralnie? Nie wiem, ale ja myślę, że skorzystam z okazji i tam złożę im wizytę. A, no dawaj, może zrobimy ten nagenta nawet. Ten nagent style. JB na 100%? Dobra, ja... Ale on coś tu ma, widzę. Pewnie, że ma. To jest twierdza. Dobra, lecę tam ze wsparciem. A, F, dobra.
czyli D. O właśnie. Kurde, a celuję... tak... Kurwa. Wargi. Przepraszam na chwilę. Nie zauważyłem. Zapomniałem, że tu wargi są w okolicy. No ale te... Straciłem batalion. Nie, nie, tam... Chociaż czekaj, tu była chyba taka mechanika. Albo zajmuj te posterunki, albo rozpieprz. Wybierz. No to ja myślę, że sobie z chęcią je zajmę. Tylko najpierw Ja się tam bawię, ja muszę ogarnąć wargi, bo w mało strategicznym miejscu sobie zajęłem te. To było szybkie, ale wyjebało nas. Tego jeszcze no, chyba. Wywaliło nas. To jest dziwne w ogóle podejście. Wywaliło nas centralnie pod bramą. Gdzieś budowniczy cię spieprzył, nasz. Gdzieś budowniczy orków spierdzielił. To go łap. Ja się musiałem zająć wargę. O, masz go. Masz łuczników, kurde, strzelaj. Czekaj, muszę odbudować sobie batalion, bo straciłem. Ja to jeszcze nie rozwalasz tego budowniczego. I tak musimy ortuchak chyba zniszczyć, nie? A, no faktycznie, ortuchak. No to nie. To nie. Tam sobie sleepie, no ja będę jebać budowniczych. No i to się nazywa... jest menda. Gdzie? Zatrudnił nowego, ale już mu zrobiłem... Będzie teraz ich generować, że nie powiem. No i już mu cutting zrobiłem, więc... Czekaj, biegnie następny, ale chyba go zdejmie. Tranduj, no i super. A dobra, budyneczek gospodarczy, dobra, sobie postrzelam. Budyneczek gospodarczy, już się nie liczy do zwycięstwa, także... Luzik. Dziwna sprawa. A! Jest kolejny, dawaj go. Ja pilnuję ortuchaka, że bo może ich. A to pilnuj budowniczego, żeby przypadkiem, bo ci się właśnie jeden prosto pod koła. Ten, którego rozstrzelałem przed chwilą? Dokładnie. Ale w sumie wiesz co? Ja myślę. Ja nawet myślę o tym, żeby sobie skorzystać pod takim kątem, że ja sobie poulepszam moje wojsko na maksa, bo jeżeli to są oddziały, które ja miałem, no to domyśl... Ale skąd on ma kasę na tych budowniczych, pytanie? Na pewno straciłeś jeden batalion? No właśnie, mam wrażenie, że chyba zginął mi. Bo ja mam wrażenie, że miałeś dwa bataliony, ale... Miałem dwa? A gdzie widzisz drugi? No właśnie. No to ja podejrzewam, że straciłem właśnie batalion. Tylko ja muszę sobie ten... Muszę sobie powiększyć tylko... Zajmij sobie te skarby, bo jak chcesz sobie ulepszyć, ja nie mam sensu ulepszania. Nie mam czego. Czyli mówisz, że ulepszenia mi przepadną? Znaczy nie, bo ulepszenia nie przepadną, ale... Masz tutaj skarby, bo rozwaliłem jamę wargów. To masz tutaj skarby, to je sobie weź. Nie, lepiej ty je weź, bo ja chcę pilnować, bo on ciągle zatrudnia nowych budowniczych, to tam pilnuje, żeby się nie wymknął, nie? No dobra, to ja zajmę najwyżej ci podleślę kasę, bo mi się średnio przyda. Jak mnie chyba nic nie rozwali. Dobra, to ja pod ekspie sobie, to ja sobie po ekspie Thranduila może. I prospieprzam mu gospodarkę. Kurwa. Ja mam wargów jebana. Co może ja się na bezczela w Isengardzie się może rozbuduję. Dawaj. Dobra, jest. A, to twoje, dobra. Gdzie ja mam wargów? Ja mam hama. Niedaleko mojej farmy, jednej z moich farm. To masz ich odgrodzić. Na północ od twoich. Na północ. Bo ty w drugą stronę lecisz. Dobra, mam tam Thranduila jeszcze. Thranduil to z połowy mapy ich skosi. O, jeszcze na północy jest druga. A faktycznie. A to nie jest ta? Nie jest. Dobra, ale zobacz, czy na południu nie ma jakiejś jamki. Dobra, panowie, idźcie tam pilnować.
Czyli krótko mówiąc, teraz dochodzimy do takiego etapu, że się nad przeciwnikiem znęcamy po prostu. No, dokładnie. Nie pozwalamy mu umrzeć. A on tu nagle chowa jakieś siły i na... Czy tak twoim zdaniem wyglądają wargowie? To jest budynek Isengardu. Gdzie? Czy nie, no, bo zbudował sobie ten. A dobra, może faktycznie rozwalę najpierw. Dobra, to ja sobie jeszcze pierdyknę ku szkołę łuczniczą. A po co? Żeby wykupić sobie ogniste strzały. I kuźnię tutaj, proszę. Akurat ja mam teraz dużo kasy, bo zająłem... Bo zająłem im posterunki tak na bezczela, nie? Nie wiem. Miała być... Że oni się nichuje do tego zadania nie nadają. Dobra, ogarnę sobie pikinierów. Zawsze z wargami jednak pikinierzy lepsi. W sumie łuczników też są na wszelki wypadek. Jeden baterion kupię, bo też nie jestem pewien, czy mi nie przepadł jeden. Bo ja tam się nadziałem na kuszników i na lurca w wejściu. Mhm. Cieszę się, że nie miałeś Boromira. Bo to by się źle skończyło faktycznie. W ogóle co uważasz o tym patencie, że tutaj oni nie są, że w tej... A to baterię łuczników miałeś, czy bateriony łuczników? Właśnie nie pamiętam. Nie, to Boromir był tak, dobra, okej. Okay. Albo, znaczy nie no, Boromir miał samą piechotę z tego co pamiętam, bez łuczników już. Dobra. Oko widzę, lecę na nich. Gdzie? Wargi. O. Jakiś ci podleciał, ale dobra, już biorę mieśników. Proszę, panie i panowie, to jest właśnie AI na trudnym poziomie. Nawet nie zamknęli drzwi. Nie chcę. Na brutalnym to by pewnie jeszcze tam rozpieprzyli mury, żebyśmy łatwiej weszli. Chyba jeden mi się... O, właśnie. Przypomnienie, pikinierzy potrafią całkiem ładnie dojebać bohaterom. Także tak? Jak napotkamy Easterlingów, to uważaj. No zauważyłem, że w tej grze... Oj. Zauważyłem, że w tej grze właśnie, no... Pikinierzy potrafią mocno przyrównać bohaterom. Znaczy, jednostki przystosowane do walki z konnicą radzą sobie całkiem nieźle z bohaterami. Ciekawostka, nie? No. Chcesz kasę czy nie? Nie, ja mam dużo kasy, bo ja mam posterunki. A one generują dosyć sporo tego dochodu. Ja już sobie buduję te farmy tak w sumie dlatego, że nie mam za bardzo co zrobić z... nie mam za bardzo już co robić z tymi budowniczymi. Bo już wszystko co chcieli, żeby mi zbudować, to zbudowali. Ach, kurde, myślałem, że dosięgną mi te... Że mi dosięgną te katapulty, jednak nie. Dobra. Dobra, ogniste strzały raz. Dobra, drakonie, może powiedz mi, co tam u ciebie słychać? Bo trochę zamulamy. No, bo kuźwa cały czas, bo... Mam tu kogoś, komu nie wyjaśnić, co to znaczy nagrywanie, albo rozmowa w ogóle z kimkolwiek przez Skype'a. Że jeśli komuś nie przeszkadzamy przy rozmowie przez telefon czy coś, to chyba, że serio jest coś ważnego. Wypadnie nie jest. No, czyli krótko mówiąc, uroki mieszkania z ludźmi. No. Właśnie, w ogóle trzeba pamiętać, że w Wojnie o Pierścień jest taka mechanika, która polega na tym, że nawet jeżeli nam batalion zginie w trakcie... Jeżeli nam batalion, który kupiliśmy w trybie tym taktycznym, zginie w trakcie bitwy, to jeżeli w trybie tej bitwy jeszcze sobie zrekrutujemy na miejsce nowy, to będzie traktowane jakby ta jednostka nam w ogóle nie zginęła.
No i można ulepszać w trakcie ten. No i można go w ten sposób ulepszać właśnie na mapie bitwy. No. I mało tego, jeżeli te jednostki sobie na, z poziomu bitwy ulepszymy, to te ulepszenia nie znikają. Ale ja mam 8000 surowców i nie mam co z tym robić, weź coś zrób. No dobra, skoro tak sobie życzysz. Dobra, jest to, mam pomysł. Zrobię sobie dwa wiece entów, nasram sobie entów. Jak będzie informacja na kurwie ciortanek, no to po prostu będę mieć 8 entów i jak rzucą to podam meta. Nie będzie już filmu Dwie wieże. No. W sumie co miasto to wiele, ciekawe. Jeszcze mi starczy... Czy już? Pozamiatany. A, to już masz ich pouleczanych? Tak. No i Afryka. A zdążyłeś ty ulepszyć? A nie miałem kogo. A tak, bo tutaj samym Tranduilem się... No i widzicie, proszę bardzo, mamy poziom 3. Ale zobacz, co się dzieje w Gondorze, kurwa. No widzę, to już jest bardziej niepokojące. I sobie oczywiście biorę... ja biorę sobie ten tereny. Isengard. I teraz jest problem, bo jeszcze na Sauron się wpierdala na kwadrat. Przez Karadras. O, Arnor przy okazji. Zobaczymy, jak to wytrzyma. A właśnie, a te tereny są... a jeśli chodzi o te tereny, to liczy się drużynowo czy indywidualnie? Że na przykład ja muszę ten... że muszą do mnie należeć te tereny. W sensie? No w sensie chodzi mi o to, czy jeżeli mamy te informacje, że udało się zjednoczyć jakiś tam teren, na przykład Arnor, to... Dla wszystkich obu, dla całej drużyny. A, czyli drużynowo, dobra. O, super. Dobra, to wy panowie lecicie, a ty mój drogi lecisz tu. No, Sarumana się wpieprza na kwadra, będzie wesoło. No. I teraz pytanie, co robimy? A, ty musisz wrócić. Dobra, to mały błąd tych... No, tak... ja polecam w ogóle zapisać ten moment. Popieram. Wniosek rozpatrzony pozytywnie. Jak to zastąpić istniejący plik? A czy bo jak klikniesz na przykład i zmienisz nazwę, to zostaje zastąpione, ale pod inną nazwą. Aha. Na czekaj. Pytanie właśnie to znaczy nie puszczę. A, bo już pewnie nie mam miejsca na te save'y. Może to dlatego. No dobra, trudno. Mam nadzieję, że nie okaże się, że materiał jest do śmieci. Ja chyba już sobie przypomniałem, dlaczego tamtej sesji nie opublikowaliśmy, bo okazało się chyba, że albo... okazało się, że albo... coś po mojej stronie się spierdoliło, albo chyba u ciebie był jakiś błąd z audio i to może dlatego. No może. No dobra, no to Saruman teraz jedyne co może zrobić, to zaatakować mi Dunland. A Dunland jest akurat zabezpieczony. Dunland jest zabezpieczony. Zobaczymy, czy sobie damy radę z tym, co mamy. Nie, dobra, to... powinniśmy. Co robi Aragog i Thranduil w takim razie? Nie wiem, albo czekamy na... No właśnie. Co robi? To jest bardzo dobre pytanie. Ja się pytam, gdzie jest moja kawaleria? I haha. Gdzie był Gondor... A nie, sorry. No chyba, że jedziemy na Fangorn. Na Fangorn? Nie, raczej... A nie, on nie może na... Znaczy się i tak nie możemy go za bardzo nic zrobić, bo ty przecież jesteś jedno pole do tyłu, nie? No to ja muszę na ciebie czekać. Czy Fangorn, czy ja? Fangorn czy atakuje? No możemy w sumie zaraz. Możemy.
mieć na luzie, a przy okazji coś im tu porozpieprzamy, bo tutaj już widzisz, koszary mają, to zawsze to jest jakiś... Dobra, nie? Atakujemy Fangorn. A, no. Pod, a, jak, a nawet jeśli Felbis zaatakuje, a nie, bo Felbis ma teraz dostęp do Helmowego Jaru. A, bo no nie ma dostępu do Isengardu i właśnie dlatego możemy najechać na Fangorn. No ale myślę, że jeżeli pogonimy, to będziemy mieli jakiś relatywny chwilowy spokój.